Witamy w PZHL TV. Tomasz Rutkowski dziś naszym gościem, były selekcjoner polskiej młodzieżowej kadry, obecnie kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Coraz bliżej Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej Grupy A na lodowisku krakowskiej areny. Analizuje Pan na pewno szczegółowo już rywali biało-czerwonych. Co nas czeka tak naprawdę w kwietniu? Bój o awans? Czy też tak naprawdę turniej, w którym warto wygrać 2-3 mecze, by dopiero czegoś nauczyć się na przyszłość? No, na pewno ja całkowicie się zgadzam z trenerem i popieram trenerów i cały sztab trenerski. Na pewno będzie bój o awans. Trudno, zajmując się sportem, spekulować, czy wygramy 2 mecze, czy utrzymamy się. Jeżeli awansowaliśmy, w Mistrzostwach Świata startuje się po to, żeby je wygrywać. Na pewno nie spekuluje nikt, żeby grać o utrzymanie, czy szukać przeciwnika, którego można ograć i utrzymać się, prawda? Na pewno cały układ i cały system, o co będziemy grać, zadecydują pierwsze 2 mecze, prawda? Bo pierwszy mecz z Włochami, drugi mecz z Japonią, po 2 dniach i po dniu wolnym będziemy na pewno bogaci o pewne doświadczenia, będziemy znali wyniki i swojego zespołu, naszej reprezentacji i przeciwników. To rzeczywiście realny scenariusz, by sezon po sezonie awansować szczebel po szczeblu? Czy realny, to pokażą mistrzostwa. Natomiast wszystko jest w rękach i głowach zawodników i to, w jakiej będą dyspozycji, czy ominą nas kontuzje, czy w jakich składach osobowych będą nasi realni przeciwnicy, bo to naprawdę zadecyduje o tym. Natomiast wiele było przypadków w historii, gdzie drużyny awansowały. Oczywiście można by przyjąć taką filozofię i taki scenariusz, że nie wiem, chcemy przez 2 lata ustabilizować grę na tym poziomie i potem próbować awansować. Oczywiście tak, można taki scenariusz, nie? No ale z drugiej strony, jak mamy to powiedzieć zawodnikom? Co, nie chcemy wygrywać, nie będziemy chcieli wygrywać? Ja uważam, że filozofia przygotowania się na pierwszy konkretny mecz z ochotą i z chęcią tego meczu wygrania przed na pewno trudną, bardzo dużą publicznością, która na pewno będzie w jakiś sposób wspomagała ten zespół. I potem jest kolejny mecz, za mecz, krok po kroku realizować tą sytuację. Oczywiście nie będzie żadnej tragedii, gdy się nie awansuje, ale po to się gra, żeby wygrywać. Czy polska reprezentacja ma już wykrystalizowany skład na te mistrzostwa, czy też tak naprawdę możliwe są jeszcze roszady? Mówię tutaj szczególnie o tych zawodnikach zagranicznych, posiadających polskie korzenie. No jeżeli chodzi o zawodników posiadających polskie korzenie, to jeżeli będzie miał polski paszport, bo de facto zgodę Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie Ondrej Raszka posiada. Nawet teraz trener powołał go na konsultację, żeby pierwszy raz mógł zobaczyć, sprawdzić go, mieć, że tak powiem, go w rękach trenerskich, żeby mógł pospracować z trenerem od bramkarzy. Jeżeli tylko dostanie polski paszport, może być pełnoprawnym reprezentantem Polski i może zostać powołany do reprezentacji Polski. To samo Peter Tabaczek, który ma polski paszport, jest nawet w szerokiej kadrze, można powiedzieć, reprezentacji seniorów. Jeżeli tylko potwierdzi swoją dobrą dyspozycję z zeszłego roku, z play-offu, trener teraz jest praktycznie na każdej kolejce, obserwuje mecz, myślę, że ma ogromny szans. Poza tym innych zawodników na dzień dzisiejszy nie ma takich, którzy by spełniali mieli polskie obywatelstwo i spełniali warunki Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Ale PZHL, w tym pan, na pewno śledzi się dokładnie choćby losy Kanadyjczyków grających w polskiej lidze. Jest ich kilku i to są wyróżniające tak naprawdę postaci. Oni też mają po części przynajmniej polskie pochodzenie. John Murray, Jordan Pietrus, Mike Danton. Tak, tylko że tutaj jest główna sprawa, że ci zawodnicy muszą 2 pełne sezony mieć zaliczone w polskiej lidze i uzyskać polskie obywatelstwo. Z chwilą uzyskania polskiego obywatelstwa i gry przez 2 pełne sezony, bo od tego sezonu
od maja, od kongresu majowego w Mińsku zmieniły się troszeczkę przepisy, bo były 2 lata, dokładnie liczono w dniach 700 bodajże 40 dni, teraz zrobiono 2 sezony, zmieniono to na 2 sezony. Jeżeli ci zawodnicy spełnią takie warunki, no to mogą być brani pod uwagę w składzie na Mistrzostwa Świata.